Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, witam Was we vlogu. Dawno czegoś takiego nie było i w sumie będzie nowa seria na kanale. Pomysł pojawił się pół godziny temu, ale był on wynikiem jakichś moich przemyśleń już od ostatnich kilku dni, może nawet ponad tygodnia, ponieważ mam wrażenie, że część osób, która tutaj przyszła w związku z NBA 2K, gdy mówiłem na początku tam września czy końcówce sierpnia, że w tym roku więcej będzie na temat NBA niż na temat piłki, bo nie ma kanału na temat 2K'a i tak dalej, może czuć się lekko zawiedziona albo nawet oszukana. Nie taki był mój cel i zaraz wam wyjaśnię, co się stało. Przy okazji, jak widzicie, staram się tutaj nad naświetleniem pracować. Wróciłem z powrotem do swojego domu, gdzie no już prawie rok temu ostatnio nagrywałem jakieś rzeczy, zanim wyjechałem do Warszawy. No, ale widzicie, mam wrażenie, że jest lepiej, tak? I chętnie poczytam, co macie na ten temat do powiedzenia w komentarzach. Jeszcze pojawi się taka lampka, żeby był ten kolorek, tak jak to bywało ostatnio na streamach. Wszystko to będzie. To sprawy techniczne. I teraz, słuchajcie. Ja w 2K'a ostatnio w ogóle w gry widzicie, że pojawia się mniej odcinków. I to nie jest kwestia tego, że nie chce mi się nagrywać. Ja nie za bardzo w ogóle... o wiele mniej gram niż kiedyś. Zacznijmy od tego. A jak już gram, to częściej w takie gry jak Baldur's Gate, wiecie, których nie nagrywam na kanał, bo jest tysiąc innych kanałów, które takie rzeczy nagrywają. Natomiast jeśli chodzi o sportowe gierki, które zawsze gdzieś tu u mnie na kanale były, no to ostatnio po prostu mniej w to gram. FIFA, to co widzicie jak gram, to 90% tego czasu macie na streamie właśnie, jak ja gram sobie Food Champions. W ciągu tygodnia to co sam tam odpalę z Division Rivals, ale wiecie, to nie jest jakieś grindowanie, nie wiadomo co. Więc stąd wynika mniejsza ilość odcinków. Natomiast co do NBA, z tą grą jest taki problem, że był bardzo duży hype, z mojej strony przynajmniej, na początku tego, jak to wyglądało, na początku roku, że o, nowy 2K wjeżdża, tu Kobe Bryant, będzie się działo, zrobimy kanał, będzie tutaj My Career, My Park, My Team, wszystko. Poradniki i tak dalej. Natomiast ten hype przez ostatni miesiąc tak opadł, mam wrażenie, że to częściowo przez EAFC, ponieważ tak dobrze gra mi się w to EAFC, ja tak wiem, masa ludzi narzeka, ja, mi akurat gra się dobrze, to tylko tak mówię. I w NBA nie, ten sposób, w jaki jest My Team zbudowany, spowodował, że mi się nie chce w ogóle nawet grindować tych zawodników. Ile ja VC wydałem na to, żeby być na bieżąco, jak ja zobaczyłem, w jakim tempie trzeba cały czas tam kolejne rzeczy robić albo kasę wydawać, To się po prostu poddałem. Natomiast co do My Career, to była druga kwestia, ponieważ myślałem, że sobie zrobimy jakąś ekipę, tam z ziomkami będziemy grali, ale ja się zorientowałem, że ja po prostu nawet nie mam kiedy. Ja nie mam kiedy, żeby wieczorami siadać, wiecie, co dwa dni albo codziennie i grać w tego My Parka. Moja postać jest, w pierwsze dwa tygodnie ludzie mnie momentalnie wyprzedzili i musiałem się użerać, wiecie, z jakimiś buildami, które mi jak nie rzucały za trzy, to nade mną pakowały. I no jeżeli nie macie z kimś zagrać, to nie ma z tego frajdy. I z jakimiś tam znajomymi. Ja mam, ale nie mam akurat czasu na to, żeby się z nimi jakoś tam zgrywać. Próbowaliśmy to zrobić, ale to jest trudne. I tak sobie pomyślałem, kurczę, nie mam za bardzo ochoty z tego NBA nic nagrywać. Przy okazji poradnik się wkrótce pojawi, będzie o post-movesach tym razem. Jeżeli macie Jokicia, Embida, lubicie grać grubymi, dużymi zawodnikami, ale nie wiecie jak to robić, to w Tukaju pojawi się taki poradnik. Natomiast z NBA powstanie nowa seria. I to nie jest NBA 2K. Na tym kanale zawsze były rzeczy związane z gamingiem. Głównie gamingiem sportowym. Piłka nożna, koszykówka. Trochę z grami fabularnymi, czy tam jakimiś online, po prostu z innymi grami. Trochę z jakimiś takimi moimi prywatnymi rzeczami, wiecie, z jakimiś wyjazdami, vlogi z turniejów, tego typu rzeczy. Natomiast stricte jakichś sportowych, poza może na podcastami, co z Filipem mamy na podcaście, nie było. I ja bym chciał, żeby to się teraz zmieniło. W niedzielę po raz pierwszy pojawi się odcinek pod tytułem Podsumowanie tygodnia w NBA. I chciałbym wam powiedzieć, przynajmniej o ile mi sił starczy i zapału, i też zobaczę, jaki będzie wasz odzew. Na początku spodziewam się, że niedużo osób będzie chciało i od razu mówię, piłka nożna na razie nie. Po pierwsze dlatego, że ja ostatnio
przestałem tak często śledzić piłkę nożną. Ostatni mecz, jaki oglądałem, to było Chelsea z Manchesterem City 4-4. Ja akurat miałem farta, bo to był pierwszy mecz od, nie wiem, ponad miesiąca, który ja sobie włączyłem, a obejrzę, zobaczymy co będzie i wiecie dobrze, na jaki pojedynek trafiłem. Ale nie śledzę tego, znudziło mnie trochę to, muszę przyznać. Natomiast w NBA jestem cały czas, obserwuję, średnio oglądam jakieś 3 spotkania w ciągu tygodnia i to w trakcie tygodnia, nie w weekend, kiedy one są w niedzielę wcześniej, więc wiecie, no, jak na osobę, która gdzieś tam normalnie studiuje, pracuje, funkcjonuje, to jest dużo. Przynajmniej ten, kto ogląda takie mecze, wie, no w nocy jest... Ja nie pracuję na nocki, tak? Więc jestem z tym na bieżąco i ja wiem, są kanały, jest oczywiście Keep the Beat, Mass MVB, swój podsumowanie, profesjonalne studio NBA mają, jest Basket Office, ale i podejrzewam, że są jeszcze inne kanały tam, mniejsze, związane z koszykówką, ale wydaje mi się, że jednak jest miejsce na coś takiego. I przede wszystkim jest miejsce na krótki format raz w tygodniu, podsumowanie tygodnia NBA. Nie taki, gdzie ludzie siedzą przez 2 godziny, słuchają, tylko kilkanaście minut, wydarzyło się to, to, to i to, jakieś tam drobne szczegóły, na co ja się tam natrafię. To jest moje hobby, ja też nie chcę, żeby to było, wiecie, jako moja jakaś tam dziennikarska praca, teraz będę szukał na Twitterze, co tam Wojnarowski napisał, co się wydarzyło, wiecie, nie. Będę mówił o najgłośniejszych rzeczach, które się w danym tygodniu wydarzyły, plus ewentualnie jakieś tam subiektywne moje ciekawostki albo spostrzeżenia. I to wszystko będę chciał zamknąć właśnie w kilkunastu minutach, tak żeby ktoś, kto na przykład interesuje się koszykówką, ale wyjechał na przykład gdzieś tam na wakacje, wraca po 2 tygodniach, chciałby zobaczyć, co się działo ostatnie 2 tygodnie. Odpala sobie odcinki, ogląda przez pół godziny, 2 ostatnie odcinki, wie, dobra, to poszło tu, jesteśmy na takim etapie, możemy się tego spodziewać, co się teraz wydarzy w meczach na przykład. I taki odcinek będzie się pojawiał w niedzielę. Dlaczego? Będę chciał go wrzucać w niedzielę po południu, ponieważ również w stałej godzinie. W sobotę będę go sobie przygotowywał, więc logiczne, z soboty na niedzielę, chyba że nie wiadomo, co się wydarzy, to jeszcze dokleję do tego odcinka. Z soboty na niedzielę jakieś tam informacje nie będą zawarte, ale czyli od soboty do soboty będą informacje i w niedzielę będzie wrzucany odcinek po południu, ponieważ mecze są wtedy wcześniej u nas w Polsce do obejrzenia, w Europie generalnie, więc ktoś już będzie z tymi wiadomościami mógł sobie zobaczyć mecze NBA, jak będzie miał ochotę. Wydaje mi się, że będzie w porządku i teraz w weekend, kiedy ludzie mają czas właśnie sobie odpalić, zobaczyć gdzieś tam, wydaje mi się, że to będzie w porządku, tym bardziej, że ja mówię, nie jestem ślepy, nie chcę się wtrążać tam innym ludziom w ich działalność, tak? Ewentualnie, jeżeli mi się to nie sprawdzi, bo na przykład się okaże, że większość ludzi ogląda ten odcinek na przykład w poniedziałki, albo w środy, albo w piątki, przeniesiemy na ten dzień. Ja mam takie statystyki, mogę sobie to zobaczyć. Ale chcę dać szansę w niedzielę. Wiem, że z reguły w weekendy te odcinki się mniej oglądają niż w ciągu tygodnia, ale mimo wszystko wydaje mi się, że można spróbować. I chciałbym się dowiedzieć, co na ten temat myślicie. Ja postaram się do tego podejść poważnie, tak żeby to było technicznie dobrze zrobione. Niekoniecznie będziecie, to nie będzie w ten sposób wyglądało, że ja siedem na 15 minut wam wszystkim opowiadam. Nie, to naprawdę, dajcie temu szansę, myślę, że wam się spodoba. I mówię to do osób przede wszystkim NBA zainteresowanych. I może właśnie te podsumowania na tygodnia spowodują też, że osoby, które na przykład kiedyś oglądały koszykówkę, teraz będą chciały wrócić i... bo zobaczą na przykład, o, dzieje się to, o, LeBron dalej gra, o coś tam, bo ostatnio oglądali, jak LeBron był w Miami, wiecie, na takiej zasadzie. Może to też ich jakoś zachęci. A ja jakby mówiąc o tym, że w tym roku będzie więcej trochę NBA, spełnię się w tym, tylko niekoniecznie będzie to o 2K-u, ponieważ o wiele bardziej mi interesuje to, co się dzieje w koszu na żywo niż obecnie w tej gierce. Tyle, nie przedłużam, dajcie znać, co myślicie na ten temat i ja myślę, że będę też, jeżeli to się rozwinie jakoś, ten pomysł, ten program, fajną opcją będzie dodanie, ponieważ ja będę chciał zawsze do jakiejś konkretnej ilości tematów zawężyć to wszystko, jakieś ankiety, gdzie na przykład który temat najbardziej w danym tygodniu was zainteresował. W piątek będę rzucał taką ankietę, w sobotę sobie patrzył i na przykład będę wiedział, czemu więcej czasu poświęcić, co ludzie by chcieli się dowiedzieć. Także jest całkiem sporo pomysłów. Cały czas gdzieś tam ludzie na te jakieś poradniki, bo widzę, że wpiszą komentarze, trafiają u mnie z NBA 2K, więc podejrzewam, że kosza na żywo też śledzą, przynajmniej część z nich spora. No i tyle. Widzimy się w sekcji komentarzy. Trzymajcie się. Na razie.
Thank you.